Dla kogo kot szkocki z Wisłouchy? Koty szkockie z Wisłouchy, ze względu na swój bardzo charakterystyczny wygląd, są często przedstawiane na wszelkiego typu obrazkach, plakatach, filmikach, ponieważ te oklapnięte, zwisłe uszka naprawdę są czymś niepowtarzalnym. Ale dla kogo taki kot będzie dobrym wyborem? Dla kogo ten kot będzie świetnym towarzyszem? Po pierwsze, musimy pamiętać, że niestety, ale dla kogoś, kto pamięta o ich zdrowiu, ponieważ tutaj dosyć często problemy się pojawiają. Wynika to z dosyć wąskiej, niedużej puli genetycznej i oznacza, że częściej niż inne koty, niż rasy innych kotów, może dochodzić do problemów i to niestety takich groźnych. Więc dla kogoś, kto po pierwsze będzie w stanie sprawdzić, w jakiej kondycji byli rodzice i wcześniejsi przodkowie, ale również dla tych, którzy będą szczególnie uważać na zdrowie tych kotów. Obejmą je szczególną troską. Coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego. Dla kogoś, kto poszukuje kota bardzo wesołego. Te oklapnięte uszka, ta smutna mina, to tylko wygląd. W ogóle nie związany z prawdziwym, realnym charakterem tych kotów. To są koty bardzo wesołe, w bardzo fajny sposób patrzące na cały świat, na to, co się wokół nich dzieje. Zawsze chętne do zabawy, to taki koci optymista. Więc dla kogoś, kto pamięta, że ten smutny wygląd to tylko pozory, a rzeczywistość jest taka, że kot szkocki z Wisłouchy to bardzo wesoły i przyjemny towarzysz. Dla kogoś, kto właśnie poszukuje takiego kota przyjaznego, sympatycznego towarzysza, kota, który z nami uwielbia być. To jeden z tych kotów, który źle znosi samotność. To nie są koty, które w łatwy sposób, jak na koty, znoszą to bycie samemu. Choć nauczone albo posiadające towarzystwo, na przykład drugiego kota, będą tą samotność jakoś znosić, to jednak nie są to koty, które wybieramy, żeby tą samotność dobrze znosiły. To jest kot dla kogoś, kto ma dużo czasu dla swojego kota. Dla kogoś, kto na przykład, dla rodziny raczej, która może się zaopiekować tym kotem, zapewnić mu dużo swojej obecności. To też kot dla kogoś, kto lubi prawdziwe pieszczochy. To kot, który uwielbia kontakt z ludźmi, uwielbia wchodzić na kolana, uwielbia głaskanie, uwielbia przytulanie. Oczywiście wtedy, kiedy on chce, ale chce tego często. Więc dla kogoś, kto chce takiego pieszczocha, chce kota, który jest blisko niego i nie stroni od tych czułości. Dla kogoś, kto poszukuje kota, którego wychowanie i prowadzenie jest łatwe. Ponieważ nie wszystkie koty są tak łatwe w wychowaniu jak trzeba. Koty jednak mają bardzo duże osobowości. To są prawdziwi indywidualiści. A kot szkocki z Wisłouchy jest tutaj troszkę prostszy, można powiedzieć, w użyciu. To kot, który tak mocno wiąże się ze swoim opiekunem, że w łatwiejszy sposób jest go wychować, prowadzić i on tym swoim charakterem nie będzie sprawiał problemów. Dla kogoś, kto chociaż wie, że ten kot będzie uwielbiał być obok niego, źle znosi samotność, to nie jest to kot natrętny. To nie jest kot, który będzie wchodził pod nogi, to nie jest kot, który będzie przeszkadzał. Są to koty, które w bardzo fajny sposób potrafią się odnaleźć i nawet kiedy czegoś się dopominają, robią to w bardzo, można powiedzieć, kulturalny sposób. Co niestety nie zawsze jest tak oczywiste w przypadku wielu kotów, ale nie tylko kotów. Dla kogoś, kto pamięta, że te koty mają całkiem duże potrzeby ruchowe i trzeba im zapewnić możliwość wyszalenia się, zaspokojenia tego temperamentu. Tu oczywiście wszystko zależy od tego, jakie mamy doświadczenia z kotem. Niektórym może się wydawać, że kot szkocki z Wisłouchy nie jest zbyt aktywny. Jeśli wcześniej mieliśmy kota, który był bardzo aktywny, to może nam się wręcz wydawać, że kot szkocki z Wisłouchy jest spokojny. Ale jednak w porównaniu z wieloma kotami ta potrzeba ruchu, ta potrzeba wyszalenia się jest raczej na wyższym poziomie. Dla kogoś, kto ma na przykład dzieci, to koty, które w doskonały sposób dogadują się z najmłodszymi. Lubią, kiedy wokół nich się coś dzieje, lubią, kiedy mają się z kimś bawić, są cierpliwe, wyrozumiałe. Oczywiście, jak zawsze, obie strony muszą wiedzieć, jak się bawić, muszą być zapoznane, ale kot szkocki z Wisłouchy należy do kotów, które bardzo fajnie odnajdują się
w rodzinach, gdzie są dzieci, w domach, gdzie są dzieci, gdzie ten kontakt z dziećmi będzie. Również dla kogoś, kto poszukuje kota, który dobrze, bardzo dobrze będzie dogadywał się z innymi kotami, ale też z innymi zwierzętami. Oczywiście socjalizacja jak najbardziej jest potrzebna. O tym musimy pamiętać zawsze, że nawet taki kot, który lubi kontakt z innymi kotami, dogaduje się z innymi zwierzętami, to jednak ta socjalizacja jest bardzo, bardzo ważna. Ale w przypadku kota szkockiego z Wisłouchego nie będzie ona czymś przeszkadzającym, ona nie będzie czymś czasochłonnym. Dla kogoś, kto poszukuje kota, którego pielęgnacja raczej nie jest skomplikowana. Tu nie ma żadnego długotrwałego wyczesywania, jakiegoś nadmiernego linienia. Tu nie ma jakichś wydumanych potrzeb pielęgnacyjnych. Tutaj ta pielęgnacja jest bardzo, bardzo prosta. Oczywiście pamiętajmy, że w przypadku kotów, które mają takie potrzeby, no musimy o tym pamiętać i mieć czas na takie rzeczy. Również dla kogoś, kto poszukuje kota spokojnego i łagodnego. To nie jest kot, który odznacza się jakąś agresją, to nie jest kot, który będzie odznaczał się jakimś problematycznym zachowaniem. To jest miły, spokojny, łagodny towarzysz. Więc dla kogoś, kto poszukuje takiego łagodnego, spokojnego przyjaciela. Dla kogoś, kto poszukuje kota niehałaśliwego. Dla kogoś, kto poszukuje kota niehałaśliwego. Niestety, często zapominamy, że to nie tylko psy potrafią być hałaśliwe, ale również koty mogą być dosyć rozgadane. Może nie tak głośno, może nie tak często jak psy, ale nawet kot potrafi być towarzyszem głośnym. Ale kot szkocki z Wisłouchy takim towarzyszem nie jest. To koty, które są ciche i nawet kiedy się o coś upominają, kiedy dopominają się o naszą uwagę, kiedy dopominają się o pieszczotę, nie będzie robił tego, można powiedzieć, hałaśliwie. To kot, który jednak nie jest kotem hałaśliwym, co wielu osobom będzie naprawdę bardzo odpowiadało. Więc podsumowując już, można powiedzieć, że kot szkocki z Wisłouchy to kot dla większości z nas. Oczywiście dla osób, które mają troszkę więcej czasu dla swoich kotów niż tak, można powiedzieć, średnio. Dla tych, którzy lubią kontakt z tym kotem, lubią, kiedy ten kot jest obok nas i zdają sobie sprawę, że jednak to kot, który może mieć te niekiedy problemy ze swoim zdrowiem. Niestety ta wąska pula genetyczna jednak jest sporym jeszcze ograniczeniem. Oczywiście z pokolenia na pokolenie jest lepiej, ale jednak ten kot musi być pod specjalną opieką i musimy pamiętać, żeby tego kota naprawdę obserwować. A wówczas będziemy mieli kota naprawdę bardzo, bardzo fajnego. Kot szkocki z Wisłouchy potrafi być doskonałym, miłym, łagodnym towarzyszem i kotem, który ma nie tylko niepowtarzalny wygląd, ale też bardzo fajny, doskonały charakter. I właśnie wybierajmy te koty nie ze względu na ich wygląd, ale właśnie ze względu na ich bardzo fajny charakter. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.